are you planning to do, son? Something subtle. Rico, welcome to Manaea. I grew up here, so I'm only too happy to give you a tour of how the Ravellos ruined this beautiful city. Okej. Okay. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo. Shut that stupid voice up. Protecting us from the evils born from Western. I'll just put this right here. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Just Cause. Lub też na polski, słusznej sprawie. Tear down that statue, Rico. Na start zajmiemy się wyzwoleniem miasta Manaea, które jakoż jest nie pierwszym, a jednym z miast już przeze mnie wyzwolonych. No, a przynajmniej takim będzie, kiedy skończymy właśnie całą akcję. Jak widzisz, mam też 4 granaty, a nie tylko 3. Czy granaty, czy tam bomby, które możemy ładować. No powiedzmy, że zwał jak zwał. Pięknie, szczekaczki teraz poszły wszystkie. Bomby też poszły. Dobra, najpierw tutaj. Nie. Jakby co, to co teraz mam, jeśli chodzi o ogarnięcie, o te wybuch teraz granatu i tak dalej, są to mody, ale uwaga, nie są to mody na bazie trainera, a są to mody wbudowane normalnie w grę. Takie powiedzmy nagrody za specyficzne wyzwania. Jak widzicie, mamy tutaj mody destrukcji, mody ładunków wybuchowych, mody broni, mody uwięzi, mody podróży, mody pojazdów lądowych, maszyn latających, mody jednostek pływających, podziemnej fortecy, inwazji mechów i skoki na morski bawar. To jest jakaś iskra Edenu. Nie wiem, co to jest. Zakładam, że się dowiemy w trakcie gry. Tutaj, jak widzicie, mam już łącznie ile? 4, 5, 6 modów mam odblokowanych. Po sobie w trakcie właśnie walki. W trakcie eksploracji kilka takich wyzwań zrobiłem. No i wyzwoliłem też kilka miast, dlatego właśnie Manaea i Vis Electra będą kilkoma placówkami, które po prostu przejmiemy sobie w tym odcinku. O, te 4 granaty mogą mieć, nie? I zresztą nie wiem, co ja mam kurde robić, by się nabijał to spustoszenie szybciej, kurde, w tym... Ja w jednej lokacji spędziłem jakieś kurde prawie 10 minut na tym, żeby zrobić ten posterunek policji. W takim większym mieście. Albo jakieś wybuchy tu chyba działają, tylko te wybuchy muszą coś tu jeszcze zniszczyć, tak przy okazji. No ale niestety to się... Jest coś tak połączyć zgrabnie. No, pięknie. Akurat zbiornik paliwa tutaj był mi jak najbardziej na rękę, bo naładował maksymalny poziom. Dzięki czemu mamy od razu wyzwolony nasz posterunek. Dzięki, stary. Tutaj tylko sobie się wrócić po właśnie amunicję. No i przy okazji po... Au, nie da się zmienić, po rakietnicę.
This looks deadly. Bo co jak to, ale rakietnicę wolę bardziej niż granatnik. I co mi zostało jeszcze? Jeszcze billboard. Czy jest oznaczone może na mapie? Już go minę? Tak, gdzieś go tutaj minąłem. Czyli gdzieś w tym kierunku. O, helikopter, jak miło. O, tu go widzę już. Target has left the area. Ładnie. Okej, okay, to jest na szczęście. I'll raise the flag. To na szczęście był jeden, jedyny billboard. Ale tu przy okazji widzę jakiś sekrecik, czyli taśmę di Ravello. Znaczy, dobra, w sumie nie inaczej. Bo sekretów na razie odkryłem 3 sztuki. Kapliczki rebeliantów, które mam już prawie w sumie wszystkie ogarnięte. Taśmy di Ravello, których na całą grę jest po prostu w cholerę. Bo w całej grze jest ich około 70, chyba 71 dokładniej mówiąc. I jeszcze jest jakieś kopanie części klasyka, ale zazwyczaj w miastach jest właśnie są taśmy di Ravello. No i tu właśnie jeszcze, żeby wyzwolić prowincję, potrzebujemy jeszcze przejąć wicelektrę. Head down to the docks at Manea. Have I got a proposition for you, amigo. Over. Dobra, nie w tą stronę. Manea has been set free, my friends. The di Ravello militia, or as it's more often called the DRM, has been tossed out. Vive la revolución, mi fratres y sorores. Ja jestem coraz bliżej, czyli gdzieś w tym kierunku. No i proszę bardzo, mamy taśmę di Ravello. Day 485, a promotion. Officially the youngest colonel in the army's history. I now work directly with Brigadier General De Luca. The ceremony, looking out over Cerulea, maintained proper modesty. The swift but quiet reassignment of De Luca's most loyal associates nears completion. Perhaps my own trusted soldiers might fill those gaps. No, same te taśmy nie są jakieś mega długie, to są takie pierdółki po prostu, które możemy sobie posłuchać. O, tu mamy pamiętnik di Ravello i to jest chyba to wszystko. Ja. Nie jestem tylko pewny, czy te taśmy są jakby zależne od tego, w jakiej kolejności je znajduję, czy po prostu każda znaleziona taśma to jest po prostu kolejno odblokowanie następnego wpisu. Zobaczmy, jaki to jest dzień ostatni. 7305. Okej. Dobra, moment. 365 to mamy rok. Czyli tu jest około półtora roku. Ale 7000 to będzie ile? Oh boy. No, 20 lat tu będzie co najmniej. Nieźle. Dobra, no i właśnie, tutaj są, mamy kolejne wyzwania. Tutaj jeszcze jest właśnie wyzwanie lotu na wingsucie. Tego jeszcze ani jednego nie zrobiłem, a myślę, że chyba będzie warto. No ale wingsuta, pomimo iż lepiej go potrafię już wyczuć, niżeli wyczuwałem wcześniej, no to jednak dalej mam z nim drobne problemy. A tutaj mamy po prostu wyścig na lądzie. No, z tym będzie jeszcze gorzej, no bo to mi też średnio wychodzi. To jest Vis Electra, którą musimy właśnie przejąć. No ale tak, najpierw wykonamy misję zrzuty powstańcze, aby je odblokować, bo to jest też bardzo fajna rzecz. No, a potem zajmiemy się Vis Electrą i być może jeszcze też tą misją, ale nie wiem, czy najpierw bym, kurde, nie poszedł w kierunku wyzwolenia już całej tej części tego regionu, bo tu mi zostało tylko i wyłącznie ten oto sztab w Simaleon Centcom. Gdzieś to był jeszcze... O, tutaj był właśnie nadajnik, a raczej silos. Jak widzicie, nie próżnowałem na cały ten region, który składa się... Bo cały region składa się z 9 prowincji, a ta część regionu składa się z 2, 4, z 6, to wyzwoliłem 4. Więc tak, 2/3 tej części tego regionu są wyzwolone, zostały mi tylko dokończyć baję, to zrobić, no i potem tego wyzwolić te dwie, no i powinien być koniec, bo tutaj Soros jest jakby z automatu jest, widzę, wyzwolone, tylko
Ewentualnie co musiałbym tu zrobić, no to nie, może odkryć ten cały azyl, czy co to tam jest, no ale zobaczymy. Na razie rozpoczniemy misję Zrzuty Powstańcze Mario. Rico, you made it! I'm here. What did you want to show me? It's right in front of you, Rico. One of Mario's finest garages. All I see is a blue building on a dock. I'll show you. Here, head to these coordinates. Okej, okay, prawie... Co to prawie? No, lekko ponad 1,5 kilometra. Na szczęście mając... Our garage is always on docks. Sometimes there are docks, sometimes near airstrips, but they're all the same. You could bring any vehicle to anywhere. You could bring a boat to an airstrip if you wanted. How would I get a boat to an airstrip? I don't know, Rico. You're the one with the crazy grappling hook. You'll figure it out. True. True. My point is, you can bring any vehicle to any of my garages. But I assume I'll have to liberate the towns first. No dokładnie, Rico, bo już też parę takich garaży odkryłem. Jednakowoż nic z nimi nie robiłem, bo nie miałem bladego pojęcia, co mam w sumie z nimi robić, więc... Dowiemy się wspólnie w tym odcinku. Znaczy dobra, ci z was, którzy już w sumie grali w tą grę na premierę, to już pewnie wiedzą, o co konkretnie chodzi z tymi garażami i zrzutami powstańczymi. Ja tylko po opisie niektórych właśnie nagród za wyzwania domyślam się, że zrzuty po prostu, też jak sama nazwa wskazuje, zrzucają mi zaopatrzenie i ewentualnie jakieś pojazdy. Wait, you want me to bring this scooter? Why? Don't worry about it, Rico. No one will miss it. Your map can help you find my garages. Go ahead. Co jest z tą kamerą? Halo? Czemu tak głupieje? Boże, kurde, przesuwam się tak normalnie tym, że przesuwam się normalnie jeżdżąc, po czym próbuję to skorygować prawą gałką i się cała ta się pierdoli w ogóle. Dobra, mamy manę. Garaż, świetnie, jazda. Then why am I doing this? I'm the equipment guy for the rebellion, Rico. I bring weapons and vehicles to the rebels all over Medici. But why do you need this scooter? Well, you remember little Cecilia Crespo? The one with the bad breath, they called her Dracona? This is her bike. Beauty, eh? She made fun of my hair. She said it was crispy, so we play a little prank on her, eh? And it benefits you and the revolution to boot. And how does stealing Cecilia's stupid scooter benefit me? Don't be slow, Rico. I take the bike, I break it apart. The guys use it to make more bikes. Everyone gets bikes, everyone wins, except the Dracona. She won't be happy, but that's the point. No jest to jakiś kurde ten, nie? It occurs to me that a tank or an RPG might be more useful than this scooter. Thinking about it, right? Yes, and if you bring down Diravelo's bases, my boys can learn about the vehicles kept there and bring them to you. But don't bring any of that stuff to my garages. Why not? It throws too much heat, Rico. I've got to keep a low profile to provide the services I provide. No, w sumie to było trochę durne pytanie, Rico, nie? Stary, mam taki garaż, który rozkładam na części wszelakie pojazdy i potem je składam na nowo. I dzięki tym częściom jestem w stanie ogarnąć dla rebeliantów nowe rzeczy, nie? Więc możesz mi tam przytegować swoje te. Możesz mi tam przynieść nie graty, tylko... pojazdy najróżniejsze i dzięki temu jak mi je rozłożę, potem je złożę jeszcze raz, będę wiedział jak to zrobić i będę mógł dostarczać i tobie i rebeliantom zajebiste rzeczy. Dobra, no to przyjadę ci tam czołgiem, rozłożysz go? Pewnie, że rozłożę, ale nie przyjeżdżaj. Czemu? To jest takie pytanie retoryczne trochę, nie?
No czemu do miasta masz nie przyjechać czołgiem, nie? To jest jeden. A dwa, czemu do miasta masz nie przyjechać czołgiem i nie zawozić go do garażu od konkretnej osoby, która ma garaż w takim mieście? Znaczy, dobra, garaż to tam akurat pobiedę, ale no wiesz, o co chodzi, nie? Garaż, czy jakiekolwiek miejsce, w którym można by zrzucić taki pojazd, w tym przypadku ciężko opancerzony, i do tego mieć jeszcze bonus. W postaci właśnie... Boże, bonus. Po prostu móc ten rozłożyć sobie to, nie? Kurde, żeby tylko nie wybuchnął ten skuter przez ten dojazd. Welcome back, Rico. Just park the bike right on the blue painted area. Okej. No i mamy odblokowany pojazd, figury na liście zrzutów. Tam był już z Nitrem, był widzę prezentowany. They work fast, Mario, but I'm still stuck with just this stupid scooter. Whoa, hey, chillax, Rico, I told you, I'm the equipment guy. Just grab Spadnie? Some beacons over there. Kurde, już to myślałem, że tak fajnie dojedzie do krawędzi i spadnie do wody, no ale niestety. Okej, mamy markerki. Well, you get them? Got them. Not sure how these help me. To się zaraz dowiemy. Throw them to tell my delivery guys where to drop your equipment. Just pick what you want using my new Rebel Drop app. Serio? Masz aplikację na to? Masz kategorię pojazdy. Dobra, chyba muszę... O, a nie, śmigłowce! Uuu, a to śmigłowce poproszę. Tak jak widzicie, już mamy parę rzeczy podblokowywanych. Część za po prostu wykonywanie właśnie tych moich... Tego, że wyzwalałem niektóre te... Wyzwalałem niektóre... Te... Oh my god! Mech rakietowy kosiarz! Jak ja chcę to wziąć! Ale oczywiście teraz nie mogę, więc no niestety muszę obejść się smakiem. Zobaczmy... Co tu jest? Złoty... Okej, okay, urga... W ogóle dorwałem poza nagraniem ten śmigłowiec, nie? I z jego pomocą literalnie w ciągu chyba 2 minut wyczyściłem całą po prostu lokację. Ze wszystkiego. Także... Zajebisty jest ten śmigłowiec, jeśli chodzi o czyszczenie... Po prostu oczyszczenie tych. Oczyszczenie. Kurde! Oczyszczenie tych. Oczyszczenie. Kurwa, no nie wysłowię się. Oczyszczenie placówek, o! Jezu, czy mi to nie tak długo zajęło? Zobaczmy, tutaj muszę. Tutaj co? Śmigłowiec wiadomości. Sprowadź do garażu. 2, 4, 5 zarobienie baz wojskowych. 1, czyli ten za misję. I z jego złota wersja za zebranie wszystkich taśm Diravelo. No to sądzę, że chyba zanim tą misję odblokuję, to sobie odblokuję tą złotą wersję. Bo ja poza nagraniem bardzo ambitnie przeszukuję sobie całą tą, nie? Przeszukuję sobie mapkę i właśnie zgarniam kolejne rzeczy. Wyrzutnia bawaru? Co? 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 Dobra, karabin czy LKM? Chyba LKM poproszę, będzie lepsze. Broń jednoręczna, pistolety nie. Pistolety maszynowe jak najbardziej. Egzotyk. Zbierz części klasyka. Aaa, czyli do tego części wykopuję, do broni. Myślałem bardziej, że tylko tych. Myślałem, że wykopuję bardziej części do... nie do broni, tylko do samochodów, no ale w sumie to ma większy sens, że tyle jest tych części. Okej, okay, pistolet maszynowy to jest ten. Ten to jest co? To jest to. W sumie właśnie, zobaczmy, co jest najlepsze. No w sumie to jest najlepsze, no to poproszę. No i broń specjalna. Kołsawa. Skorpion żądli na odległość 250 metrów. Ten wybuchowy koleżka Rigo został podarowany przez jego największego fana. Co to jest za broń?
Jakieś FOW, też nie wiem co to jest. Thunderbird. O, jest Iskra Eden, ale to trzeba odblokować. I to jest chyba z DLC-ka. Tutaj Urga Stupka. Takie połączenie większości. A nie, to jest co? A nie, to jest po prostu moździerz. Okej, myślałem, że to jest połączenie granatnika z wyrzutnią rakiet. Ale nie, to jest po prostu moździerz. Tylko tutaj trzeba te różne grobowce skończyć. To za bazę. Tutaj mam snajperkę. Albo. Dobra, nie, chcę to. Ich muszę to przetestować, bo to się aż prosi. Yes! You're getting a chopper! So, throw the beacon to a spot with enough space to take off and land and everything. And voila! Not bad, Mario. You bet your ass. Anytime you need anything, just use the app. But we can only supply what you can find, so get cracking! Dobra, niech mnie ktoś oświeci, jakim cudem oni spakowali śmigłowiec, kurwa, do kontenera. I'll take that. No dobra, bierzemy go. You need to liberate the province of Baia. To free a province, you need to liberate all of the towns, outposts and bases. The only thing remaining in Baia is Vis Electra. Tear down that base and you're good to go. Dobra. To co jeszcze w specjalnych się zategowało? A, ten argument się widzę nie odznaczył chyba. Dobra. Okej, okay. No to jeszcze właśnie jak zapowiedziałem, do Vis Electra lecimy, zająć się nimi. Nią się zająć. Że jedyny problem, jaki mam, kurde, jeśli chodzi o latanie helikopterami i zwykłymi, to fakt, że ciężko jest mi wyczuć, kiedy mam to puścić tak, żeby to leciało w konkretnym kierunku. Leave immediately. Rico, I see you're at Vis Electra. They built this place in 8 weeks using prison labor, yet none of its power goes to the people. Get in there and blow up everything. Z wielką przyjemnością. Military assets are painted red, so go to town on that stuff. Dobra, gdzie jest śmigłowiec? Kurde, myślałem, że coś rozwali. Aaaa! Zawiodłem się niestety. Dobra, dobra, wy tam sobie możecie szczyloć. Jebut! Nie no, zajebisty jest ten skorpion. Wyłącz, kery. Zbiornik paliwa, nawet nie wiem od czego padł. Miałem tak spróbować sporo ilością strzałów. O, dzień dobry. No, co za debil. Turbines locked behind blast doors. Muszę trzeba nią zająć, ale na tym moment. Find a set of breakers nearby. Wiesz, aż overkillem wydaje, kurde, na takiego drugiego frajera, no ale aż nie mogę się tam odmówić. Dobra, panowie, chwilę, muszę sobie oczyścić przed polem z was. Kurde, dostał skubany w kolano, kurde, i koniec. Good, hit the second one before the system resets. That did it. The turbine's vulnerable now. Żegnam. I raz. I dwa.
Turbina jedna. Chyba będą cztery, jeśli dobrze widzę. Druga. Juhu! Jezu, czemu tak ciężko się... Wróć, czemu mi się tak ciężko operuje tym wingsuitem i spadochronem? I to tylko na nagraniu, bo poza odcinkiem już to już szło lepiej. No i wypstrykałem się. Let's blow something up. No ale od czego mamy... Bombeczkę. Okej, to się trochę z lagiem odpaliło, no ale okej. No, już elektrownia mocno idzie z dymem, widzę. A teraz... po broń. Tutaj głównie po wymienienie tego skorpiona na dużym z powrotem. Uważam, że dowiedzę też amunicję do niego. Pięć naboi tylko. Dobra, ewentualnie tu wrócę. Żegnam. No bez jaj, jakim cudem to spłynęło? Dawaj. Communication breakdown. I w górę. Okej, to było trochę. To był trochę zmarnowany pocisk, jakiś ma być szczery. Nawet trudno. Trzeba, to bym się przytulił. Dobra, dawaj, 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 idziemy teraz tutaj. Numero uno. Numero dos. Kolejne turbiny do zniszczenia. O, no panie dziejasz! Jak miło z twojej strony! Drogi śledzie! Ludzie, ja tu mam CKM, wy chcecie do mnie podskakiwać? Ajajaj. Niemądre, bardzo niemądre. Siedzenie w tym też nie powinno być zbyt inteligentne. O jak, miło się, że się to zniszczyło. Chodź. Dobra, mi kurde, czas leci, a ja tutaj jak idiota kurde. Nie wiem, czy z tymi bałwanami są zniszczone. W ogóle jeszcze druga dycha ciągle, a jeje. Kurde. Leci. No i poszedł. Dobra, co on teraz... Broń. Przełączniki, wymiennik. Dobra, ale co mam tutaj wrócić? Ja. O! Jeden. Ja żegnam. Hop. No. Drugi. I... w górę? Thank you.
Co jest? Zaostrzam, halo. Panie Sniper, pan się zlepił zami. Blow up those transformers, Rico. You'll throw a wrench into the military's power supply. Ty kurde! Tyle nie wiem, czego mi się przystało. Czy to wroga, czy kurde jakiegoś tego. Czy jakiegoś elementu otoczenia. Okej, dobra, widzę kolejne. Już, czy kolejne, po prostu brakujące już chyba. Trzy zda... Nie, cztery brakujące. Brakujące właśnie bierniki z paliwem. I piękne! No i cyk, pustułka odblokowana. Pięknie. I wybuchł latarnią morską oraz jaskinie przelot i rajd. I szał śmigłowcu odblokowany, wyzwolona miejscowości. I cała ta część regionu należy do rebelii. To Rico. What's happening out there? Respond immediately. You'll survive. What do you need? Well, you've sure put a bee in Di Ravello's bonnet, and Costa del Porto is about to suffer the brunt of his, disappointment. I thought you and your pal would like to know. Thanks, Sheldon. Mario, you there? I heard it. I'll meet you outside of town. Okej, okay, 32 minuty. No głównie trochę czasu mi zażarło właśnie użeranie się z tymi cymbałami przed tymi wymiennikami ciepła i turbinami. O. Greetings. As part of our beloved General Di Ravello's Public Works Initiative, he's decided to raise vis electra and move towards a greener energy economy. Yes, all in a day's work at Medici's Department of Beautification. My prison cell could use some beautification. Viva Medici! Powiedzcie mi, jakim cudem ktoś traktuje kurwa poważnie tego Di Ravello. Nie czuję, że on jest dyktatorem i tak dalej, no ale kurwa. Przecież ta rebelia powinna się już dawno temu skończyć to na korzyść rebeliantów. Przecież nie wmówicie mi, że oni wszyscy aż tak się go boją. Dobra, w sumie właśnie, bo chciałem liczyć tu, ale nie no, bo tutaj mamy to. Tu jest na bank cała jakaś wielka taka lokacja po prostu na morzu. Ale dobra, czyli tak, to sobie odpuścimy, ale zajmiemy się tą placówką, żeby właśnie finalnie raz a porządnie wyzwolić cały ten region. Tylko, że może, chociaż w sumie... Może lepiej nie, bo jak znam, że jest życie, to będzie mają tam pełno działek przeciwlotniczych. Wlecę tam śmigłowcem tylko po to, żeby chwilę później go rozpierdolili, więc... Jednak nie. Wlecimy tam jednak normalnie. Po prostu, znaczy normalnie, po prostu tam wlecimy jako Rico. W sensie Rico bez śmigło... Come on, Rico. Nie, dla mnie po prostu momenty, kiedy ta gra łapie mi drzewo, kurwa, jako ten. Łapie mi drzewo jako element, który przeszkodzi mi w locie, a kiedy nie, to jest dla mnie jeden wielki random. Nie wiem jak inni, ale tego nichuja nie potrafię wyczuć, nie? Jak dla mnie niektóre z tych drzew w ogóle nie powinny przeszkadzać, ale proszę bardzo, gra twierdzi inaczej. Zahaczysz paluszkiem o pikselek drzewa, je! Wylądujesz dosłownie nie tam, gdzie byś chciał. Zobacz, sobie mogę akurat odpuścić. Aha, i o co teraz zahaczyłem? No powiedzcie mi. O co? Dobra, w górę. Bo to jest śmieszne, nie? Że cała prowincja to jest tak naprawdę jeden taki większy fort. Obrona aktywna, unikaj powietrznych ataków. Wow! Co jest? Przyznam się, że się... Dzięki? Trochę mi pomogliście. Nie tego się spodziewałem, przyznaję. Czy to był odrzutowiec?
wyglądało. Kurwa, co za debile! Stanie było, go jeszcze to zniszczy. I tak dalej pójdzie. Mam taki rzeczy. Nie żyje? Ja nie żyję. Oh boy! Okej, okay, no tego się nie spodziewałem. Myślałem, że będzie po prostu jakaś większa ochrona, nic więcej. Dobra, gdzie mnie wyrzuciło? O, blisko. Dobra, moment. Gdzie jest ta placówka? Tell me where I can't go. Okej, tam na wprost zaraz. Tak, tak, tak. Obrona aktywna i w dupie to mam. Przejmę sobie najwyżej jakiś śmigłowiec i kurwa, zrobimy rozpierdol. Czy może śmigłowiec? Odrzutowy. O, albo? Albo zabawimy się troszkę inaczej. I sprawimy, żeby... Miałem mówić, zabawimy się tak, żeby zostali ostrzeliwani przez własne działko, ale ewidentnie za wolno je zhakowałem, skoro moment, skoro chwilę później dostałem po prostu wpierdol od tych odrzutowców. Ale nie, dobra, zaliczyło mi, kurde, przeprogramowanie jednak tego. Dobra, no to szukamy kolejnych. Szukamy kolejnych działek przeciwlotniczych. Już widzę. Dzięki. Ponownie. Kolejny włam. Nie no, ludzie! Nawet nie widziałem tego ataku! Dobra, ale moje pytanie brzmi, jak ja mam wyłączyć tę obronę w takim razie? Bo to nie jest chyba cel jakby te przejęcia tej, tego fortu, nie? Bazy. No nie ma to nazywać, nie? Że gra to nazywa sztabem, ale sztab to jest chyba wojenny, tak mi się wydaje. Ej, no co jest? O! I... No nie! Zaczep się właśnie! Coś na... Ludzie, no jak na złość! Pozbyć! Tak, ktoś do mnie strzelał z tego działka, proszę go. Też pozbyć! Pozbędziemy? Dobra, nie, ale poważnie, jak ja mam to wyłączyć? Dobra, sorry, no ale tu już muszę być bezpieczny, nie ma bata, żeby cię zabiło. Bynajmniej nie te... No, stoi, nic nie robi. Dokładnie. Się rozbija po prostu o górę. Niech tak zostanie. Stawia podstawcy, poszła w cholerę, świetnie. Zostaje, zostaje. Jakiś radar jeszcze zniszczony? Tutaj pusto. Trzecie piętro. Tu mogę iść wyżej. Aha, i kończę tutaj. Zajebiście. Co tu mnie strzela w ogóle?
jak już wciskałem, żeby się przeteleportować, no come on! I'm here! Tfu! Kurwa, co ja pierdolę, jak je przeteleportować? Przyciągnąć! Jezu, przeteleportować, skąd ja to wziąłem? Dobra, jedno padło, drugie zaraz też padnie. Mnie interesuje co innego. Aha, jasne, pewnie. A tak walnie totalnie chuj wiesz czego, nie? Po prostu jebnie sobie z powietrza i chuj. I sam się domyśl, kurwa, skąd to leci. Gdzie? No come on, co mnie teraz zabiło? Jeez. Reports of violence in the area. All units converge. No nie! Nie o to mi chodziło, z tym żegnam! Mamy tutaj, widzę, czołg. Szczerze, czy mi taki potrzebny? No nie powiedziałbym. Dobra, mam już pewnie tak, ma to pooznaczane. Tutaj radar. Zniszczmy go w sumie tak, że będzie szybciej. Przy okazji spróbuj! Zniszczone niestety. Może jeden, serio jeden, podkreślam, jeden, ten im to robi? Całą tą robotę robi jedyny, odrzutowiec? Powinien być chyba, kurde, no nie powiem, że zaszczycony, ale co najmniej zadowolony, nie? No dobra, finalnie przejęte. Nice! I mamy nowy śmigłowiec. Ciekawe, czy ma rakietnicę w sobie. Mam nadzieję, że tak. Aha, ale ten dalej będzie latał. No co z tym? Czyli z tym, że jeszcze powiem, kurde, dawno temu sąd oddali, czy nie? Bo już to jest przejęte przeze mnie, dla rebeliantów, więc wypieprzaj ten gościu. Dobra. Mamy to przejęte. Bardzo ładnie, pięknie. Tutaj jakaś jedna rzecz do zrobienia, ale to już poza nagraniem sobie poznajduję. Tutaj mam co? Chyba miejsca, gdzie mogę sobie te markery uzupełniać. Tutaj przypisy elektrzy się odblokowały, te wyzwania. Fajne jest to właśnie, że jak już przejmę całą prowincję, to pojawiają mi się na mapce właśnie takie pytajniki, gdzie się znajdują sekrety, przez co nie muszę ani sam z żadnej mapki korzystać, ani nic takiego robić. Po prostu podchodzę bezpośrednio, to jest oznaczenie jakiegoś sekretu właśnie, więc podchodzę, zgarniam, dziękuję, do widzenia. Dobra, tym się zajmuję w kolejnym odcinku, ale już sobie oznaczę punkcik, żeby właśnie tak w miarę się tutaj nakierunkować. W tamtym kierunku muszę lecieć.
Więc tak poczekamy chwilę, zobaczymy, czy coś ten cały speaker powie a propos przejęcia tej bazy. Z tego, co się orientuję, to po każdym przejęciu właśnie jakiejś takiej większej lokacji, większej czytaj po prostu jakiejkolwiek lokacji wojskowej, się goście odzywa, nie? Co? Najwięcej zabitych podczas jednego otwarcia wingsuitu. Nikogo nie zabiłem, kurde, tym wingsuitem. Dwa razy już mi się to nabija w taki sam sposób. Ja nie wiem, o co kama z tym wyzwaniem. O, mamy to. Good news, archaeology enthusiasts. The CENTCOM Tower at Chima Leon has been restored to a tourist attraction featuring some of Medici's historic ruins. It's great to see all these exciting new projects happening in our fair country, isn't it? Viva Medici! Naprawdę szkoda, że są tak krótkie te gadki od tego gościa, ale to jest z jednej strony, ale z drugiej widać, że Diravelo też niespecjalnie się, kurde, stara, żeby ukryć fakt tego, że rebelia odbija mu po pierwsze prawie całą prowincję, po drugie spuszcza mu, no, jako taki wpierdziel, jeśli chodzi o te prowincje, nie? I nie, wróć, nie prowincję, cały ten region, bo prowincja to jest na przykład Lakos, to jest prowincja, a tutaj to całe to jest region Insula Fonte. No ale jak widać, wyzwolę tylko te dwie, no i będzie wszystko od rebeliantów, czytaj, będzie cała ta miejscówka wyzwolona, a co za tym idzie, padnie też trofeum za wyzwolenie całego regionu. Myślę, że jednakowoż większość będę tych placówek wyzwalał poza nagraniem, no bo dość często wiąże się to niestety z tym, że no, gra mnie zmusza wręcz do tego, ażebym dużo siedział w jednej lokacji, jak na przykład w tej jednej, gdzie musiałem przez prawie 5 minut siedziałem właśnie, bo mówię, 2 minuty wyczyściłem całą lokację, bo spoko, ale prawie 5 siedziałem na posterunku, bo mi się spustoszenie nie chciało nabić na tyle, żebym dostał właśnie tego. Żebym dostał tego. Żeby mi zaliczyło przejęcie posterunku policji. No. Trochę czasu zeszło, mówię, niedużo, ale definitywnie za dużo. Oj, chyba za nisko. Kurwa, jestem za nisko. Fuck. Czekaj, tak. Tak. Nie, nie da rady. Kurde. Aj, no i muszę jakby to wydać w pław teraz. Ale wynosz się. Jakim cudem rakieta eksplodowała po zetknięciu się z wodą? Nie ma jakiejś łódki, które tutaj mogły się przyciągnąć? Nie widzę niestety, szkoda. Dobra, no to co? Ja tam płynę, my widzimy się w kolejnym odcinku, w którym przejdziemy sobie kolejną misję fabularną. Ode mnie to tyle, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!